Cześć, ja nazywam się Luke FPS i witam was po dłuższej przerwie na moim kanale gameplay z Call of Duty Black Ops 3 wam leci w tle. Dosyć stary, nawet już nie pamiętam jakich tu setupów używałem i wiem, że to jest broń ICR z tłumiczkiem. Bez uchwytu na pewno, bo widzę, że tą broń tak trzyma specyficznie mój żołnierz. To jeszcze pamiętam, ale już wyszedłem z tej wprawy, że pamiętałem większość moich gameplay, jakich setupów używałem danej broni, jakich danej broni, tak dobrze mówię, jakich score streaków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co się działo na gameplayu, teraz już w ogóle nie pamiętam tego. A gameplay mam, słuchajcie, mnóstwo na dysku. Mam gameplay tyle, że mogę spokojnie utrzymać regularność co dwa dni, wrzucając film przez no, parę ładnych miesięcy, 2-3 miesiące, myślę spokojnie. Gameplaye mam jeszcze z Advanced Warfare, naprawdę stare gameplaye. Także to jest taka informacja dla was. Informacja też dla was taka, że nie wiem, czy będę mógł mówić kiedykolwiek już na moim kanale o czymś takim jak regularność. Czy w ogóle to pojęcie będzie istniało kiedykolwiek na moim kanale. Nie mówię, że nie, nie mówię, że tak. Jestem jak na razie tak bardziej sceptycznie do tego nastawiony, neutralnie. Ale to jest takie właśnie informacja dla was, bo myślę, że są osoby, pewnie mała garstka, ale jednak są osoby, które czekają na te filmy ode mnie, tak? Z czego się niezmiernie cieszę oczywiście, jeżeli choć jedna taka osoba się znajdzie. No i słuchajcie, dlaczego ten materiał powstał? No, może powiem tak, że kminiłem przez ostatnie kilka dni taką pewną rzecz, którą, że tak powiem, podsunęliście mi wy jako widzowie, czy też osoby, które nawet mnie nie oglądają zbytnio, tylko gdzieś tam pojedynczy mój materiał na pewien temat te osoby widziały i wysłały do mnie na przykład linki z artykułami tego typu, właśnie jak ten, który teraz widnieje wam na ekranie, czyli na przykład, że Microsoft, z tego co pamiętam, wprowadza myszki, czy też wprowadza wsparcie dla myszek na Xboxie One i pewnie na Xboxie Scorpio w przyszłości tak samo. I tu już właśnie jest to właśnie sedno tego tematu i tu pojawia się ta rozkmina moja i moje pytanie tak naprawdę. Czy jest w ogóle sens jeszcze grać w konsole, na konsolach w gry FPS? Jakiekolwiek, Call of Duty, Battlefield, Titanfall, cokolwiek związanego z FPS-ami. No bo wiecie doskonale jakie jest moje zdanie na temat myszek na konsoli, że to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwa przewaga na plus oczywiście myszek i na minus padów. I tutaj już słyszę głosy ludzi, którzy mi powiedzą, będą próbowali mi wpieprzyć bzdurę typu, że tak, bo ty teraz w ogóle hejtujesz te myszki, a sam używasz aim controllersa. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie widzi różnicy między myszką a aim controllersem, to polecam udać się do najbliższego w okolicy okulisty, tak? Albo przynajmniej, nie wiem, siąść i zastanowić się po prostu nad tym, co się pisze albo mówi. Dlatego, że aim controllers między zwykłym padem różni się tylko dwoma dodatkowymi przyciskami z dołu. Niczym więcej. Fakt, że to daje dużą przewagę. Oczywiście, że daje dużą przewagę, ale wszyscy praktycznie już tych padów używają. 90% myślę graczy spokojnie konsolowych używa tychże padów. A myszka to jest, słuchajcie, zmiana całkowita jakby podstawy sterowania, czyli zamieniamy analogi na mysz, na laser. Więc jeżeli myślę, że osoby, które grały na PC-cie i potem przeniosły się na konsolę lub też odwrotnie, doskonale będą wiedziały, o co mi chodzi, doskonale będą zdawały sobie sprawę z jakby ogromu tego problemu i doskonale będą sobie zdawały sprawę, że Microsoft nie robi tego dlatego, że myszki są super wygodne i to jest takie fajne, tylko robią to dlatego, że to się opłaca, dlatego, że myszki dają przewagę i ludzie kupują te myszki tylko i wyłącznie dlatego, że one dają ogromną przewagę. I jeżeli ktoś tego problemu nie widzi i wielokrotnie byłem, że tak powiem, można powiedzieć troszeczkę zjechany w swoich filmach, gdzie mówiłem o tych myszkach, wskazywałem kilkamy w Call of Duty, gdzie te myszki moim zdaniem wystąpiły. Wielokrotnie wielu graczy podziela moje zdanie, między innymi Wiecznie Młody, który ma naprawdę duże doświadczenie w grach FPS, zwłaszcza oczywiście Call of Duty, gdzie tam gra jakieś Esle, nie znam się na tych wszystkich ligowych meczach, ale naprawdę on jako jedyny tak naprawdę z niewielu pod tym materiałem, który teraz widzicie na ekranie, po prostu przyznał mi rację. W ogóle myślę, że większość ludzi nie widziała nawet tego jego dużego wywodu na temat właśnie, który poruszyłem w tym materiale, który teraz widzicie na ekranie, link w opisie. I martwi mnie to i tak naprawdę bardzo ogromnie frustruje. To jest po prostu połowa tej mojej frustracji, która mnie blokuje przed jakby graniem w tym momencie w FPS. Nie mam w ogóle ochoty nawet tego koda odpalać. Nie mam ochoty
zmagać się z tymi ludźmi na myszkach, bo często było tak, że ludzie mieli KD ledwie jeden, a wymiatali po prostu tak, że nie dało się ich zabić i było widać, że to są myszki i to był cały klan, na przykład Black Opsie, czy cały absolutnie klan sześcioosobowy przeciwko mnie grał na przykład z takimi myszkami i ja mogę sobie wtedy swojego pada wsadzić w miejsce, gdzie słońce nie dochodzi, bo nic nie zrobisz, po prostu reakcja na myszce jest nie dwukrotnie, a 10-razykrotnie szybsza. W ogóle tam wiecznie młody w tym komentarzu, może ja wam go pokażę lepiej na ekranie i między innymi dam link do tego filmu, w którym pokazywałem wam na żywo, gdzie są myszki. W opisie będzie ten link do tego filmu. Tu macie komentarz od wiecznie młodego na ekranie, dotyczący właśnie tych myszek. Tutaj on podał informacje, o których ja nawet nie miałem pojęcia, jeżeli chodzi o te myszki. Także weźcie sobie do serca te informacje. I jeżeli ktoś się zapyta, dlaczego nie gram w Koda, to jest to połowa, jakby połowicznie spowodowane właśnie tym, czyli po prostu rosnącą popularnością myszek. I mogę nawet powiedzieć tyle, że grając na PC-cie, potem przenosząc się do Call of Duty w Advanced Warfare, to był czas Advanced Warfare, właśnie na PlayStation 4, wtedy nie było tych myszek, naprawdę nie było, nie było ich na tyle dużo, że to zwracało się po prostu na to uwagę, że to zwracało w ogóle uwagę podczas gry. A tutaj czasami, może nawet nie czasami, tylko dosyć często, kiedy już wiem, że przeciwko mnie gra gościu z myszką, to on ma tak ogromnie szybką reakcję, że po prostu animacja w kodzie nie jest w stanie tego ogarnąć i ja nadal widzę gościa lecącego, będącego obróconym bokiem do mnie, mimo tego, że on jest obrócony do mnie przodem i strzela do mnie i mnie zabija w ułamku sekundy. Także pamiętajcie, że przede wszystkim na myszkach jest banalnie prosty recoil do ogarnięcia, banalnie prosto przy lataniu w takich kodach jak Infinite Warfare, jak Advanced Warfare, jak Black Ops 3, banalnie prosto jest ogarnąć celownik podczas strzelania do gościa w czasie lotu. Banalnie prosto jest się minąć z gościem w ułamku sekundy, odwrócić się i strzelić mu praktycznie w plecy, bo on nie zdąży się obrócić na padzie, jeżeli gra na padzie oczywiście. No cóż, oczywiście ja nie hejtuję myszek, tak, jestem przeciwko nim oczywiście, ale to nie jest hejt. I każdy gra na tym, na czym jakby lubi, tak, czy co uważa za słuszne. Ale moim zdaniem pecet powinien być od myszek, pad powinien być od padów. Jeżeli ktoś nie potrafi sobie poradzić na konsoli z padem, no to niestety to nie jest platforma dla niego. I powinien sobie przejść z powrotem na PC. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Nie odbierzcie oczywiście tego komentarza jako taki negatywny wywód, czy też jakieś wylewanie łez tutaj do was. Absolutnie nie. Ja wam tylko daję informację, jak to moim zdaniem wygląda, jak powinno wyglądać i jaka jest sytuacja związana z moim kanałem, dlaczego ja tak naprawdę między innymi nie gram. To nie jest oczywiście jakby stuprocentowy powód, dlaczego nie gram akurat w tym momencie w FPS-y na kodzie. Też mi się troszeczkę przejadło, też troszeczkę inne czynniki na to wpływają, ale to jest nieważne w tym momencie. Tak czy siak materiały tego typu będą się co jakiś czas pojawiały. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się podobał, to go ocencie. Napiszcie waszą pozycję, wasze zdanie dotyczące tego, co tu powiedziałem w tym materiale. Oczywiście liczę na obiektywne jakby spojrzenie na ten temat, a nie na jakieś tam pójście w zaparte i powtarzanie bzdur w kółko, tak jak to się robi w większości na okrągło, ludzie powtarzają to samo, w ogóle nie przemyślając tematu. Dziękuję, jeszcze raz trzymajcie się ciepło, cześć. But not for me.